Ostatnimi czasy staram się, aby na każdym z filmów Zrasta była taka jedna, mała lub większa rzecz, która ten film wyróżnia na tle innych. Jakiś taki główny punkt całego wipe'u, który zapada w pamięć, a później na filmie dobrze się go ogląda. Tym razem będziecie mieli okazję zobaczyć największy rajd, jaki kiedykolwiek robiliśmy, i to w dodatku na online. Jako achievement mogę sobie na pewno wpisać to, że to pierwszy wipe, na którym zasnąłem przed komputerem podczas rajdu. Znaczy przed rajdem, znaczy zobaczcie sobie po prostu. Nie przedłużam. I życzę wam miłego oglądania. Już jest 400 osób, wbija i jest 56 QA. Na jaka kratka? Też macie respa na drugim końcu mapy? Są jakieś bliżej czy nie? Nie, są. Nie, lewa strona wszędzie. Siemanko kochani, w dzisiejszym odcinku pokażę wam zajebisty design 3x3 Demon Peaks. Dobra, ja jestem na serwerze. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam cię również, Dawidku. Ślę buziaczki. Cześć kochani, dzisiaj roleplay wipe. Bardzo zbudujesz tam garaż, nie? Zamknij mordę. Zamknij mordę. No gdzie jesteście? No zamknij mordę, tylko info. Plany naszej drużyny na ten wipe były bardzo rozbieżne, ponieważ jedni chcieli zagrać pod nowy monument, czyli Missile Silo. Tak, to było nagrywane 2 miesiące temu. A jeszcze inni pod Arctica, ponieważ był tam wręcz perfekcyjny Ice Lake zaraz obok niego. Ostatecznie skończyło się na tym, że spoty koło Silo były pozajmowane, a spot na Arctico był wolny, więc zajęliśmy właśnie go. Jest to plecy. Hit leży. Nice. Dawać go. Jest tu. Typ. 10. Dobrze. No i tam jest niego, nie lutuj go. Przed nami kolejny. No to ty, cała ekipa, uważaj. Uciekać. Tu jest ekipa cała. Uciekajcie. Ej, do niej bazy. Ej, przede mną jest Hofmaklo, spokojnie jest. No dojeżdżamy. No już ci z nim pomagam. No dobra. Świetlowy z niego. Dobra, nice, good. Dobij go. Górka, Jarek, górka. Widzę. Świecznika, ty masz tutaj buga? Nie. Kurwa, to lutuje świecę. Dookoła siebie mieliśmy dwie inne ekipy grające pod Arctica. Jedna mieszkała na tym samym Ice Lake'u co my i udało nam się ich zwipować. No, nie wszystkich, ale większość. Kiedy pozbyliśmy się jednej ekipy, to był idealny moment na to, żeby spróbować odbić Arctica. Za pierwszym razem nam się to średnio udało, wycofaliśmy się, przegrupowaliśmy i zrobiliśmy drugie porządne podejście. Dobra, masą się wjeżdżamy. Trzeba kurwa po czterech dopierdalać typa jednego. Ja, Roma, ale ja mam EOK z ekspozycji. Ja mam. Dobra, ty musisz dojrzeć. Ważne info teraz. Pewnie stąd uciek, co? Czterech górki, Jan. Radkę zrobili. Gonimy ich. Skuter prawo. Dwóch typa. My się napierdają. Jakie to jest PvP? Ej, chodźcie, tu jest giga fight. Clearujemy to. Hazmat dead. Dead jeden. Nice. Leży jeden. Dead kolejny. Dobry, dojeżdżać. Full dead? Hit. O kurwa, low dead. Dobra, żebyśmy nie dali lutu. Zabierać im wszystko, zabierajcie im wszystko. Jeszcze jeden. Plecy? Leży. Good. Ja mam low axe. Mam SMG body jedno. Springi 60 akutek, proszę. Dwie osoby pójdą się odnieść, to musimy holdować to cały czas. Maszka, pan łap to. Semik, u nas Semik, chodźcie do nas. Go. No gdzieś tu biegają, nie wiem gdzie dokładnie. Ilu? Nie wiem, z dwóch, trzech, ja się kampię inside. Jaro, masz na sobie Semika gdzieś, tylko nie wiem gdzie. Typ jeden z pompy po hicie? Ale nie wiem czy padł. Czeka. Gdzie Semik? Hita dostał, on maloła. Uciekałem. Hit jeden? Nie wiem czy nie leży. Uciekałem, dawać. Hit prawo. Łeb jeden? Semik po hedzie. Leży ktoś? Semik się chowa za jakąś skałką jebaną, walcie go. Leży głowa. Nice! Drugiego zabiję. Nice. Dawaj to psie. 250 metal, 4 rifle body. Kroimy z dziupu, nie ponownie było pamiętajcie. Tego. Mam loot exposta, mam też. Skrapa, okay, mam 130. Zarabiam. Kurwa, to weź to ciuchy ode mnie. Ale dominacja, nie? Frajerzy wrócili z Semikiem i też na pizdę dostali. Ale jak uciekali, ty aż się wyżyło. Haku, to jest strasz. Lanchera znalazłem na ziemi. Na? Co? Dobra, świeca, masz kurwa dobry nos. Wygranie walki o Arctica na tym etapie gry jest bardzo istotne, ponieważ jest to ogromny zastrzyk skrapa i kompo, które też zawsze jest potrzebne. Po tym jak odłożyliśmy się w bazie, od razu chcieliśmy wrócić na Arctica. Ja się zamknąłem się w recyclerze. Kolejna petka. A, ja zostałem na kompo. Leży jeden? Leży od petki. Leży
No leży, kurwa, no nie wiem. Zabiłem jednego i drugi dostał dwa razy złotera. Nie. Ale tym razem jakimś cudem przegraliśmy fighta, więc trzeba było zająć się czymś innym. Przez in-game'ową noc craftowaliśmy sobie Thompsony, a kiedy wstawał dzień, od razu wyszliśmy sobie na Farbrana, ponieważ trzeba było rozbudować naszą bazę. Dawaj go krzyku. To było dobra. Bo turec... No nie pierdol. Mamy pipe, mamy... O. Tak. No. Nie trafiłem. Idę z zewnątrz. Nie, ucieka. Leży. Tu jest duża baza. Oni tutaj sporą bazę sobie budują. Na kuszy był i miał jakieś kompo. Nie wiem, budowniczy idź od razu napierdalać eksternale, ja mam trochę drewna. No mam na sobie... Nie rozpierdalają mnie ten skin. Ładny jest, ale totalnie do zimy nie pasuje. Po powrocie do baski, nasi sąsiedzi, mieszkający na tym samym Ice Lake'u co my, również doszli do etapu skraftowania pierwszych broni i z tego wywiązało się PvP. Napierdalamy tego samiczka. I z bazy jeszcze. Cicho. Przed nami jest. Po jednym. Jeszcze z kapsu. Cicho, cicho. Kurwa, nie mam. Samik dead. Leży jeden, za skokami. Dead drugi. Dostaję silencer. Samika zlutowałem. Zostaw go. Lutowaliście ich? Zostaw go w ręczkę. Mam Semika, Pythona. No i git, elo. Mimo, że jednego fighta udaje nam się ugrać, to chwilę później przegrywamy kolejnego. Doszliśmy do wniosku, że skoro ekipa mieszkająca za Arktykiem ma sporą część zimy tylko dla siebie i Arktyka również, może się to skończyć jakimś early ride'em na naszą bazę, więc musieliśmy skupić się na tym, żeby ją rozbudować. Dobudowaliśmy jedno piętro, zaczęliśmy robić shella i postawiliśmy compound. O kurwa, ile stone'a? Ile? 2,5 paska. Wytypy. Co za kurwa głąb. Co za głąby! Typy już dawno pieca opierdolił, zanim ty byś... Stoję kurwa przy piecu, o chuj ci chodzi, jak mam go opierdolić? Okej, okay. Się nie udał. O, rzekę przebieg, to jest... To jest skała. To jest full metal. O, bez kitu. A jest solo? Nie jest solo, nie jest na ręce. Kicie. Zawolował się. Tak. On powinien dostać dojazd od nas. Po hicie. Łeb. Hit. Leży, musi leżeć. No nie ma chuja. Za ulami, tak? No ta. Ulami. Czy co mam dać? Daj mu, podaj mu tą sobą. Jasne, że ci dam tą sobą. Do niego. Masz tu na ziemię. Jesteś do tyłu. Tak, worth it. Mamy full eku farmy i full metalo. Si. W stronę 341 na pewno. Tam gdzie my wcześniej drzewa ścinaliśmy, co był ten fight. Widzę, dwóch jest. Zdrzewamy. Dead jeden. Lewo ode mnie. Dużo. Ilu? A, widzę. Idziemy ci pomóc. I odmawiamy się z Simka już. A, na górce idzę z Simka. O hicie jeden. O dwóch. Na dole idziesz, mógł uciekać do lewej już. Jeden z od strony ich bazy. Ale! Zeskoczyłem mu na głowę i dostałem freeza. No pod skałką jest, zabijcie go. Dobrze, git. Zostawcie mnie, ja się przybiegnę już zlutować. Dead kolejny? No i co? Chłopaki oddali. Ej, znowu mieli to ammo zapalające, te psy, kurwy. No, w semiku też miał zapalające. Jebnięci oni są z tym. Leży? Staje mage. W chuj typa w compoundzie. Jeszcze jeden, zabiję jednego. Znajdujesz się? Ej, dwóch na mnie biegnie. No właśnie. Kurwa no. Jeszcze jeden. 12, ej, dobra. Wyszło idealnie na wszystkie barykady, które są potrzebne. Tylko teraz na ISP. Znowu oni. Gdzie oni mieszkają? Polaki, no to obok nas. Moi drodzy, pozwólcie, że delikatnie nakreślę wam sytuację na mapie dookoła nas. Jak już wspominałem wcześniej, na tym samym Ice Lake'u co my, wybudował się jakiś inny team i był to team Polaków. Po kilku wygranych fightach z nimi i zrajdowaniu im TC'ka z trzema paskami Stone'a, chłopacy się poddali i albo się przenieśli, albo całkowicie zniknęli z serwera. I oprócz nich, w naszej bliskiej okolicy pozostał jeszcze jeden team, który bazę miał nad Arktykiem. Na tym Wipe Day'u z nimi też przecięliśmy się parę razy, pod ich bazą, na Arktyku i gdzieś tam w okolicy. Jako, że mieliśmy już bardzo szybki progres,
progres, pofarmiliśmy trochę Arktika, skraftowaliśmy WB3, sfarmiliśmy sporo siary i byliśmy w stanie ją przepalić i przekraftować na rakiety. A z rakietami trzeba było od razu coś zrobić, więc oczywiście celem był ten team przy Arktiku. I kiedy już mieliśmy się zbierać na rajda, postanowiłem, że tylko zresetuję sobie gierkę i... kurwa zasnąłem. Zasnąłem przed komputerem. Naprawdę. Naprawdę zasnąłem. Świeca, ty musisz przyjść. Od razu musisz walić świeca. No świeca, ty jesteś za daleko, ty musisz zdobyć, a ty kapon kryj. Pasek metalu mam już. Dobra, Bartek, wal dalej, patrz, garażówki są otwarte, wal dalej. Flentrowerom. Ja to ty kiedy wstał? A, gig. Dostałem łeb, idą chyba 106. Idzie, idzie 6. Ja mam. Odsuć się. Rozwalajcie bugi. Nie mogę. Z metalu przepalonego tu jest. Podchodzą, ej. Od strony naszej bazy. Jeden typ już jest blisko bazy. To rajdujecie, drugi typ. Chuja, kawał. Patrz. Z każdej strony się to wcelowali. Leży jeden, tak? Full dead? Nice. Leży tak full. No nie wierzę, że on nie padł. Niestety po tym jak zaliczyłem parę wyjebek, jedyne co mi zostało w bazie, to niechciana customka z 20 parę ammo i nic więcej. Dat jeden. Leży. Oboje wyjebani. Dobra, mam tą Sony w pełno jakieś sety. Jest. Dostałem. Próbuję go teraz wypierdolić. Dostał? Leży, spadł. No już. Ale walcie w nich, ktoś w nich. Mam 101 kita. Cicho. Podnoszę cię. No nie wiem, gdzie on jest. On chyba... Outside. Biegnik, ale trzeba sekuruj. Boomera sekuruj. Patrzę. Ej, pad AK! Outside. Palą. Chuj wie, wrzucają do campoutu. Wole od tyłu palą, wole. Mini wraca. Na bazę, na pełnej pizdzie leci. Skraszował. Dead Arctic. Jeszcze nie, tutaj jest. Trzmata. No. Ej, patrz się. Dead jeden. Za eksternalem chyba jest jeszcze jeden. Dobra, biegnę do rajdowy, to jest to moment. Cicho. Dead? Tam gdzie Elka była. SW. Mam full metala. Na B-cie wywaliłem. Za K. Spróbowało się. Niekiedy wybiegają. Help me outside! Leży. Uciekał. Dead? Nice. Tam jest jeszcze naked jakiś. A go mogę zrobić. Za eksternalem. Dobrze. All dead. Kolejna AK. Czego będzie mamy? Przy naszej rajdówce. Po hitach. Leży powalony. Launcher dead, ale ja też dead. Tak. Od mojej strony biegną trzy nakedy. Słuchajcie. Ma ktoś AK tutaj z mojego body? Tak, jest zlutowany z gościa. Co? Kurwa. Ja mam twoje AK, wow. Daj. I mimo tego, moi drodzy, że zasnąłem, lekutko odjebałem, to udało nam się tą bazę zrajdować. Pozbyliśmy się sąsiadów z Arktika, zgarnęliśmy loot. Na dodatek pozbyliśmy się kanteru. A kiedy przyszli drugi raz z rakietami, żeby odbić naszą rajdówkę, to też wygraliśmy. Po prostu wszystko udało się perfekcyjnie. Nic nie polutował na siebie, także rób jakiś krótki filmik, a potem... Ja tylko żałuję, że ja nie mam klipa z tego, jak Belkę zabiłem. Ja mu rzuciłem pośmiertny granat. Tak. Dobra, totalnie loaded są te wszystkie boksy. To pierwszy dzień wipe'a, nie? Taki rajd w nocy, pierwszego dnia. I dopiero wrócili. Rozumiecie, że ja kurwa zostałem przed kompem? Siedząc tutaj, no nie wiem, kurwa, nie pamiętam, stary, co ja robiłem. Ja chyba w barze siedziałem jeszcze i przepalałem. No tak, kurwa. Ja dzisiaj, Connor, jestem jasnowidzem. Ze słuchawkami przecież na głowie, więc jakby, no,
kurwa nie wiem co mi obudziło. Ja do ciebie dzwonię, Konrad, do ciebie dzwonię. Jakim cudem ty nie słyszałeś, ja ci na Messengerze nakurwiałem przecież. Mam wyciszony telefon, kurwa. Po tym rajdzie, moi drodzy, nie działo się już zbyt wiele. Jak widzieliście, ten screen z Messengera był z 3.15, rajda skończyliśmy około 4.15. Więc jedyne co robiliśmy, to skupiliśmy się na rozbudowie bazy, jeszcze jakimś pofarmieniu, przeróbce oczywiście na odpoście, żeby pokupować jakieś przydatne itemy. Ulepszyliśmy też Open Core'a, przenieśliśmy się do niego i ja w okolicach 6 rano poszedłem sobie spać. I tak oto skończył się nasz wipe day. Następnego dnia na serwerze pojawiłem się w okolicach 14 i nie byliśmy jeszcze wtedy full teamem online. Noc w czterech nie mogliśmy porobić żadnych nadzwyczajnych rajdów, więc wzięliśmy się po prostu za bieganie po okolicy i szukanie jakiegokolwiek PvP. I need help tutaj. Zbiegają w dół, zbiegają w dół. Miałem na sobie setów parę. Oj! Dead jeden? Ja dostaję skusz jakieś w plecy, kurwa, czy z czegoś. Pojebie mnie zaraz. No i padłem od kurwa od tego typa. Chwilę później słyszeliśmy, że bardzo blisko nas odbywa się jakiś rajd. I kto go robił, opowiem wam troszeczkę później. Dobra! Strzelają się. To babia z Jarkiem podjadę. Po prawej biegają full ludzi. Prawo od was. Uważajcie dach, uważajcie dach. Lewo! Lewo jest typ, Arctic. Gdzie jestem lewą? Ode mnie też? Kurwa, nie padł. Można do Shella wejść, nie? Dead jeden Arctic? Dead naked? Ej! Reto za nami! Co? No kurwa! Zabiliście? Nie. Nie, 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 bo ja się medowałem akurat. Uciekł. Leży. Ta, te szóstki. Mam tutaj body z Elką. I mam AK. Oni to zasilowali. Już. Ale mogli właściciele zasilować, oni tego nie zasilowali. Mogli. Nie mogły zasilować. Siarka tu jest na body. No ja mam 3 koła siary na sobie za free. Ja mam parę gunów na sobie. Elkę, Thompsona, Semika, Semika, Semika. Jak camper tu jest. Więc myślę, że... Pociąg! Pociąg. Plecy. Nikt się leżą? Nie rusza? Chyba? Leżą. Fulek kompo. 6 springów. Dziękujemy. Jadzie, jedzie, że to mi światło. Jedzie! Nie zabij mi świeca. Kurwa, ich jest 10 tu! Reloaduję już! Leżę. Podnieś mnie, podniosę cię. Świeca, coveruj, że nie zabawaj. Nice! Ale pięknie trafiliśmy świeca, gratuluję. O kurwa! Później klipa, dobrze? Ilu ich tu padło, ty? O kurwa! Ten miał launchera. Launchera miał. No i super, można otworzyć baska. Na dzień dobry. To jest taki rak. I kamperka. Rozstrzelanie. Podoba mi się to, że wychodzimy z tuneli dosłownie pod bazą, nie? O kurwa. Zabijcie go, jestem powalony. Podnieś mnie, podnieś mnie ktoś. Przecież ci sami byli. O kurwa. To i moc ci sami byli. Pupa. Stary. Tak. On dał chuj te tunele, ja pitola. No a ile to robiliśmy? Godzinkę se kampiliśmy? Nawet nie. Nawet to, nie. Ta na przykład. Nie wiem. Trzeba się tylko sfarmić trochę springów na kałachy na później i tak dalej. Tak jest. Skończyło się tak, że sfarmiliśmy. Zarzućcie kompo, kochani. Gdzie to rzucić? Jest kompo. No macie, o, masz obo. Miał taki... Raz koleś ja cyganów kurwa miałem jak w Czechach robiłem. Jest bardzo dobry performance, że w takim czasie tyle rakiet. Jak to złapał na łeb, to lepiej sobie dajmy. Wiecie jak to jest, jak się ma bardzo dobrą pasę, to w końcu trzeba coś spierdolić. Słuchajcie, na rajdu C1. Jest na tych wallach. Dualnie pikuje dalej. Nie trafiłem go. Chyba są to Jork. A ty
Spadłeś też. No to świeca, ubiera się w full metal, lecimy. Dead jeden, ten na wallach. Gdzie był boomer? Dead jakieś szczury. Mam jednego na close. Cicho. Cicho. Dead jeden. Cicho. Zraszowali mnie we dwóch. Kolejni. Po tym przegranym fajcie wybraliśmy się na Arktika. Stwierdziliśmy, że to czas, żeby zrobić trochę przeróbki, pozbierać haku i ogólnie zająć się jakimś tam ogarnianiem w bazie. Jak widzieliście, wcześniej przekraftowałem też rakiety, byliśmy już na tamten moment dosyć loaded i w sumie to niczego nam brakowało, nic tylko farmić więcej i zacząć coś rajdować. Ale przed tym znowu wybraliśmy się na tunele. Jedzie. Dużo. Dead jeden. Leży, no. Jeden z tyłu. Tam leży. Chyba all dead, ja też jednego zabiję na samym początku. Nie mam baga, bo to od postu, to ja sobie wejdę. Co on miał za gana? Jest już close. Gotowi HVKarze? Podjeżdża. Świeca teraz. Dead jeden, full metal. O kurwa, 9 HP. Dobra, masakra udana. All dead. Możemy sobie jeszcze chwilę posiedzieć tych tunelach, bo to zabawne. Full metal, FL! FL, bez kitu, FL. Dobra, nie zabieram, nie. LR-ka, mam LR-kę dla kogoś, rzucam. Ale będzie PvP zara. No dobra, chodźcie. Chodźcie pod windę. Nie, siedźmy tu. Jeden zszedł już. Masz szansę ucieczki jeszcze, Jaro, pamiętaj. No dobra, jak dobra. On z launcherem zszedł. Z launcherem zszedł. Jak wężykiem wbiegał. Ja nie wiem. Tego rogu. O kurwa, ilu jest? Sześciu wbiegło do środka teraz właśnie, jeden jest już w środku, dwóch full metali. Idą, biegną. Uwaga, nie wchodźcie! Nie pikujcie! Cofajcie! Mamy. Trzymam. A czemu oni z siarką nawet przyszli do nas? Czekajcie, mam plan. Nie wszedł nikt tam za róg, nie? Blisko ten granat. Kurwa, czemu ty się nie wycofujesz? Uwaga, granat! Pikował to przed chwilą. Dead jeden. Nice. Po hitach jeden. Świeca dawaj. Granat. Świeca, leży jeden. Świeca z kafałką, dawaj tam. Face checkuj. Dawaj świeca. AK? Biegnij świeca. Drugi AK. A, świeca kryj tam. Najkedy wbiegły, jak coś widziałem. Jebani idioci, kryjcie, lutujcie. Wpadł łącznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu. Ja pierdolę, tak oddają ziomki. Ale nie muszą być już was wkurwieni na nas. Moi drodzy, ta ostatnia walka w tunelach to dobry moment, żeby się troszeczkę zatrzymać i wyjaśnić wam, przeciwko komu teraz walczymy na tym serwerze. Ekipa, którą przed chwilą złajpowaliśmy dwa razy, za pierwszym razem na pociągu, a za drugim razem przy windach, to tak zwane FL-e czy T6-ki. Ich bazę na tym filmie mogliście już widzieć na samym początku, kiedy zabiliśmy jakiegoś losowego Arktika przy markecie. Tam w tle budowała się ich baza. Przecięliśmy się na tym wipe z nimi już do tej pory sporo razy. To właśnie im zestylowaliśmy pierwszego full metala i to właśnie im skanterowaliśmy jeden z rajdów. Pomimo kilku sukcesów przyszła też seria kilku porażek. Wyjebaliśmy się parę razy na setach, straciliśmy dosyć sporo PvP z nimi i doszliśmy do momentu, w którym byliśmy pewni, że to oni mają być naszym następnym targetem. Jednak to nie jest takie proste, jak się wydaje, bo po pierwsze było ich więcej, a po drugie ich baza była też sporych rozmiarów. No zaraz dostaniemy to wszystko. Od lewej pikował z tyłu. Ja tu nie mogę postawić wola. No. O chuj. No. Chcę wejść na shootinga. A, leży na shootingu z rakiety. Dobra, widzę go. Dead. Otworzył mi tu drzwi. Walnolek. Cicho. Tacek leży. Ej, on się cicho jedzie. No, u góry. Cicho, uważaj, nie. Nice. Wyjebaliśmy z dwóch od nich już. Każdy z nich. Macie co czymś silować? Mam tutaj drewno. TC
ci roomie. Znaczy, no mam stone, znaczy się nie... Drewno potrzebne. Otwiera, otwiera. Bubek. Ej, widzieliście to z drewnem, czy nie? Gdzie? No tutaj, czemu? Patrzę. Co jest? Ej, weź to ktoś w city. Niestety ten rajd nie był tak bardzo profitowy, jakbyśmy chcieli. Biorąc pod uwagę to, jakich rozmiarów była ta baza i to, że ciągle przy niej stał RIP, spodziewaliśmy się trochę więcej. W każdym razie strata paru rakiet nas nie bolała. Cały czas w bazie przepalaliśmy, przekraftowywaliśmy kolejne rakiety i zbieraliśmy bardzo, bardzo dużą liczbę po to, żeby w końcu móc zrajdować te szóstki. Dlaczego jest 6 i półka skrapa w boksie? Myślałem, że nam do compoundu wpadnie. Do tego małego walla wybiegł. O kurwa, ej, mi to więcej, czterech. Web hit. O, widzę jednego, on tak śmaciarsko pikuje. Ja pikuję, przesłałem bombę. Web. Ale siadło. Caki rakiety. LR-ka. Proba. Super. I czwartego boksa nie widzę. Ja widzę czwartego boksa. Caki rakiety. Dobra, ale co? Tego dnia już tak naprawdę nic więcej nie robiliśmy. Było trochę PvP tego dnia i głównie skupialiśmy się na tym, żeby farmić siarkę, bo to było dla nas najważniejsze. Chcieliśmy zrajdować naprawdę dużą bazę, więc trzeba było poświęcić na to sporo czasu. W tamtym momencie byliśmy już dosyć loaded, mieliśmy prawie box rakiet, ale to wciąż było zdecydowanie za mało. Bawi mnie to, że ten wipe pokazuje, jak bardzo to jest farmer wipe, że mamy 3,5 paska broni w boksie. Moi drodzy, następny dzień zaczęliśmy od przejęcia Sulfur Quarry, ponieważ to było coś, co pomogło nam przyspieszyć proces farmienia na rajda. To quarry było już przez kogoś zajęte, ale dołożyliśmy tam własne turety, teceki, jakimś cudem się to tam zmieściło, a dodatkowo przejęliśmy bazę, która tam stała. Na ten moment w naszej bazie było około 190-200 rakiet. Włożyliśmy nawet je do vendinga, którego odpaliliśmy, bo po cichu liczyliśmy na to, że może ktoś przyjdzie nas rajdować. Nikt nie przyszedł. Spoiler. Za to my przeszliśmy się na drugą stronę mapy, żeby zeskautować sobie sklepik, w którym było sporo diesli. Stoicie im pod bazą. No, to Chris, jak już padłeś, to co? Drugi dat, drugi dat, drugi dat. Ja nie będę mini leciał. No czemu? Bo się rozjebie. Slotujcie go szybko i wypierdalajcie z tej bazy, no. Uciekajcie, to szmata dalej z tego sedy, coraz leży. Ja zebrałem jednego full metala. Dead? Ja idę junkie zająć gdzieś u góry. Arctic, zobacha, Arctic przez junkie, ale... Co jest kurwa? Dlaczego nie mogę przez to strzelać? Jaki junkie, to jest zbugowany? Kurwa, follow do Tałacha. Ucieka. Prawo, po prawo. LR-ka dead, LR-ka dead, LR-ka dead. Ja zabiłem dwóch. Trzeci dead. Przede mną pomoc. Leżę na junku, ej, pomocy. Ja pierwsiarek. No u góry jakoś tak dziwnie, zabijcie tą petkę po prostu. Leżę. Dobrze. Dead jakiś szczur. Dead jeden. Dobra, jestem low chuj. Jest góra, jest wyżej, jest wyżej. Jest tutaj w kontenerach, zaraz na prawo, Barto. Dead jeden. Chciałbym ci powiedzieć, stary. Dajcie, dostaję Samika, jestem powalony. Dwóch mam koło siebie. Leży. Ła! Plecaka dostałem. Nice. Tu jest drugi od dołu jeszcze. A przy okazji skautowania tego sklepu wplątaliśmy się w spore PvP na junkie. Ja niestety padłem, reszcie teamu udało się przeżyć, ale plan był taki, żeby się wrócić i zrajdować tą bazę łącznie ze sklepem. Kiedy przylecieliśmy tutaj drugi raz z krapką, pojawił się mały problem. Nie mieliśmy gdzie postawić rajdówki, ponieważ wszędzie łapały jakieś teceki losowych baz albo build limit junka. Okazało się też, że nagle wszystkie bazy dookoła są aktywne i rajdowanie było praktycznie niemożliwe, woleliśmy się wrócić do bazy. A ten sklep później w nocy, Kapon razem z Expostem polecieli mini i zrajdowali i wynieśli sporą ilość diesli. Otwórz amunicję. Turety będą. Walmy jeszcze jedna. Aha, skrapka mnie kurwa zgniotła.
Znaczy nie trzegam trapa, to tak. Masz czym kapon? Ja pula. No nie, to chłopaki pokwitowali. Kurde, tu jest. Jeszcze kompo drugiego. Jest tam w wodzie. Jest tu jeszcze jakiś? A, tu jest turret, kurwa. Lecy, daną tą bazą. Leży. Co ja pierdolę. Chuj złoty faktycznie jest sporo. Ale będzie dzisiaj... Chyba ciebie lecę, Jarek. Sylwester z kurwa rano Stanę będzie. Na screen. Screenowi chodzi. Obok mnie leży napalony, słodziutki boks pełny przepalonej siareczki i nie mogę z tym nic zrobić, rozumiecie? Dobra, dokraftowałem rakiety i oficjalnie został zapełniony boks. Czyli mamy boksa i vendinga, co daje nam łącznie 144 plus 90, 234 rakiety. Na tego rajda wstaliśmy o 6.30 w niedzielę. Wiedzieliśmy, że to będzie rajd na online. Z ich teamu praktycznie cały czas jedna lub dwie osoby w nocy pełniły wartę. I wierzcie mi na słowo, ale przed 6 rano siedziało ich czterech na serwerze. A po restarcie serwera, który miał miejsce o 6 rano, na serwerze był tylko jeden. A przynajmniej na samym początku. Brak screenka przed rajdem, niedobrze. Nieważne. Na górce, chodźcie. Nie, bo... Na tej górce skalnej? Typ na dachu biega, na dachu biega, on będzie nas widział od razu. Ulepszaj. Kurwa już. Honor. Kurwa co? Nie! Co? O ja pierdol. Ej, bo ja metalu nie mam za dużo, weź już na serwer. Ja mam jeszcze. Boomer. Ej. Kurwa, to pizdy to bada. Tak, może. Rzeczy do kogo to są w... Mogę go bombić? Tak. Nie, a no. Leży. Leży. Aj. Idiota. A, on tak pikuje, że nie widać. Dwa rakiety są. Gdzieś tutaj przy bubeku. Jak masz na niego? Majcie liczbę, ile? Trzy rakiet. Tamana. Pięć pasków rakiet mam wekół, no. No. Co mam? Ale... Ładu? Ale to tak. Z tego poszedł. Ej, nie stójcie za jednym wolem. Nie stójcie za jednym wolem. Stójcie sobie wolę. Leży. Super. Rozumiem kampa. Jedną rakietę szybko. Góry. Walczy. Super, co ty robisz? Leży. Chciałem wolę postawić. Nie ma z niego... No i nie ma z niego. Nie musi być. Ampety się otworzyły. Gościu, pełna kurwa w środek, no. Ale kurwa, byś to postawił. Tam nie zlutował. Nie, dobra. Musi... To leci. Chodź, zaraz będzie druga strona. Krzysiu, zlutowałeś się czy nie? Tak. No, mały rak, no ja mam za sobą. Na close! Leży. Dobrze. Jeden. Walczy cały czas. Dostał hita. Dobrze! Czemu nikt nie... Ale to jest kurwa open w środku. Ten fundament? Kurwa. Ej, co jest, że mi nie ładuje rakiety? Trzeba w bok walić, żeby im się shooting rozjebał. Nie mam już rakiet. Leży od prawej. Czemu nikt nie rakietuje? No? Skraszował mi raz. No ja idę z paskiem. Tak, naprawdę moja gra się skraszowała. Nie mam już rakiet. Nie od tego. Od wieży. On jest w towerce gdzieś, on jest w towerce. Leży. Jakieś towerce. O kurwa. On jest w towerce. Nie, on jest... Zjebał się. Jeden jest na ten, na gapach. Fajki napierdolę. Podnieś się, Bartu. Posypałeś. Jesteś obok mnie. Jeden pad. O kurwa, tu są rakiety! Ile? A, dawaj tak, spod szybko. Lutujcie, to rajdowujemy ich foundation wipe'em robimy kurwa z tego. Tak robimy. Wipe'ujemy im basę, wipe'ujemy. Wipe. Plecy dostałem, nie żyję. No tak, to mówię o tym.
Kapon, jakby tego custom gate'a odejdź. To ja, cek, żeby tam wjeżdżać. Tutaj, hej, chłopaki, fu. Aha, dobra, odejdźcie. Walcie te fundamenty, żeby ten shooting od przodu padł. Lewe, czego? Nie wiem. Odejdź, Krzysiu. Noc się robi. Nie wychodźcie naprzód pod bazę. Zabiję was, że lewe, granatu. Padłem. Czekaj, świetle. Zostałem. Od góry silencer napierdala, od góry. Odsuń się. Teraz jeszcze walę, tu teraz jeszcze walę. Nie, to tam gdzie ktoś trawał do rakiety. No to tam. Silent. Ja już miałem rakę. Shooting, te piki takie, co wiszą. Ma ich kurwa milion, no nie wiem. Leży. Baza się jeszcze nie rozleciała. O kurwa! Jeszcze. Dobra. Dead kolejny chyba? Nice, tutaj spadł, chłop. Jeszcze mu rakiet. Ja tu mam pełno medów. Haku. I mam pasek rakiet. Wal. Dobra. Dostałem. Aha. Z lewa towerka. Znaczy szucam. O, aha, Jezus. Padło znowu dużo. Pięknie. Lewo jest góra. Lewo, góra. Head leży chyba. Tak baza. Czy to jest nasz pierwszy foundation wipe? Teraz się wzruszę, chłopaki. Leży. Oni mają tactical glovesów, box miałem nawet. Rakiet. O kurwa, box tego, full metali. Ma coś rakiety? Czekaj. Nie, co? Bo bardzo mam. Czekaj. Dlaczego nie mają półek LRS-ów? Ale to już nie ma. Jest tył, jest towerka. Przedni towerki chyba. Nie wystrzelamy. Na tej nocy 800 eksplozywów. A on ma tam okna w tej towerce, tak? Kurwa, nie wiem, czy można lepiej zacząć dzień niż od czegoś takiego, nie? Ja mam czekaj. Ja pierdolę, ale lody to jest. Stawiajcie więcej... O kurwa! Odejdź. Stawiajcie więcej boksów, kochani, no bo to... O kurwa, ile lutu. Restaunuj to. Pojebane, no dostawiłem sobie 3 boksy, już są pełne, no. Weź też z krafty jakieś boksy. No, boksy liczyliśmy. 870 eksplozywów i tak wyjebaliśmy od nich 3 paski rakiet. Ziomek mówił, że mieli boksa rakiet, ale oni dużo wystrzelali, nie? No i wystrzelali też, no. Boksa rakiet z pasek MLRS-ów co najmniej był. A, czekaj, dorzucam zała. Czekaj, krowę na sam koniec dam. Ja też tam dam, pełny boks kachów. Konor, patrz tu gdzie wchodzę. Powiem wam, moi drodzy, że ten rajd to było wspaniałe doświadczenie w moim rastowym życiu. Nawet teraz jak na to patrzę i montuję ten film po 2 miesiącach od tego wipe'u, to cieszę się jak dziecko. Zajebiście było komuś zwipe'ować całą bazę i to na dodatek nie jakoś małe gówno, tylko dosyć sporego maina na zimie. Do tego na online i do tego ekipie, z którą w sumie walczyłeś od początku wipe'u. No, satysfakcja po czymś takim jest naprawdę niesamowita. A żeby tego było mało, to profit itemowy z tego rajdu był przeogromny. Ale to zobaczcie sobie sami. Nie dziwi nie. Dobra. Po co się zbawiam? Boksa, mocno będzie tak na 3 godzinki. Ja się nie zabiję, mam 500 zarcia. Szmaty. Ja będę się wykładał razem z krapą, musisz się kilać. To są boomer, teraz musisz iść do pełna. Boomer, zaraz się wpierdolę całą lodówkę. Wiesz, ja podczas rajdu sobie po prostu kukurydzy spożywałem, chyba 40 kukurydzy, że aż. Ja mówię, kurwa, nie ma medów, ja mówię, o. Kukurydza. Ale ile springów mamy, możemy krawa chyba nie skończyć. Tak się wyhamowuje wolną prędkość. Ja tak lofa przywiozłem, no jak tak prosiłem. Mimo, że ten wipe był dosyć pomyślny dla nas i zakończył się naprawdę w bardzo, ale to bardzo fajny sposób, zdecydowaliśmy się opuścić ten serwer
i spróbować czegoś nowego. Ostatnie wipy na muzie B-Weekly nie były dla nas zbytnio satysfakcjonujące, nawet ten na Arktiku, mimo że był super, to zastanawialiśmy się nad tym, że jak to jest, że na zimie dookoła Arktika to my dajemy radę ugrać wszystkie inne teamy, a nie oni nas. I mamy świadomość, że wcale nie jesteśmy fantastycznym teamem, tylko chodzi o to, że poziom na muzie jest dosyć niski i jest to dosyć nudne, a fajnie czasami też dostać mocną przekopę. Ja klasycznie dziękuję wam wszystkim za oglądanie do samego końca, pozdrówki i piąteczki dla was, bardzo to doceniam, możecie standardowo zostawić po sobie ślad w komentach, a tymczasem do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemka.